Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w przedostatnim odcinku naszego adwentowego cyklu Lud Jedynego Boga. Dzisiaj tytuł, który jest jednocześnie tytułem książki Rabin rozmawia z Jezusem. W 1993 roku żydowski uczony, absolwent, absolwent Oxfordu i Harvarda, Rabin, ale też autor wielu, wielu publikacji na temat Tory, na temat Talmudu, na temat historii Żydów, wydał właśnie taką książkę, żeby też pokazać, że chociaż dla nas, dla chrześcijan, jest jakoś oczywiste uznać Jezusa jako mesjasza dużo no, właśnie wskazać, że niekoniecznie było to takie proste i oczywiste nie tylko dla Żydów wtedy, ale również dla Żydów dzisiaj. Ta książka nie ma na celu jakoś krytykowania jednej czy drugiej strony, dlatego że Jakub Noisner, właśnie autor tej publikacji jest człowiekiem, który jest zaangażowany w dialog między judaizmem a innymi religiami, również między judaizmem a chrześcijaństwem, ale też ma pokazać, głównie nam, chrześcijanom, te, to spojrzenie na Jezusa od strony Żydów. Dla Niego, dla Żyda, jak sam o sobie mówi, podwójnej tory, tej tory, Pisanej tej tory ustnej dla Żyda, który jest Żydem talmudycznym, rabinistycznym, to spojrzenie na Jezusa jest na pewno inne i warte tego, by przyjrzeć się właśnie Jego opinii. Jak ważna jest ta książka, wystarczy zobaczyć, że papież Benedykt XVI w swoim dziele Jezus z Nazaretu. Również odnosi się do y, tej publikacji. W Polsce ta książka z, y, ukazała się nakładem wydawnictwa M, ale niestety nakład jest wyczerpany. Jeśli chcecie tę książkę w języku polskim, to szukajcie po bibliotekach, bo nie, nie ma jej dostępnej w żadnej formie elektronicznej. Cały czas ją można kupić, oczywiście w oryginale w języku angielskim. To, co ważne, to to, żeby nie patrzeć na literaturę rabinistyczną jako tło Nowego Testamentu, dlatego że litera rabinistyczna powstaje całe z praktycznie 100 lat później. Ale trzeba jednak przyznać, że literatura rabinistyczna jest spisaniem tego, co wcześniej było w przekazie i w tradycji ustnej. A ponieważ Żydzi to naród słowa, to naród, który w tym przekazie tradycji ustnej rzeczywiście upatruje coś niezwykle ważnego, to możemy spojrzeć również na wydarzenia z Nowego Testamentu w świetle literatury rabinistycznej. Oczywiście pamiętając, że litera, rabini, literatura rabinistyczna to w pewien sposób literatura nakazowa to znaczy nie jest to opis historii. Jeśli w literaturze rabinistycznej pojawia się stwierdzenie, że powinno być tak i tak, to nie zawsze dlatego, że tak Żydzi czynili, ale właśnie dlatego, że tak Żydzi nie czynili, a rabini uważali, że należy tak postępować, więc trzeba być ostrożnym, kiedy się czyta Talmud, czy kiedy się sięga do literatury rabinistycznej, do tych przepisów żydowskich. Z myślą, no Żydzi tak postępowali, niekoniecznie i nie zawsze tak, trzeba pamiętać, literatura rabinistyczna to nie opis historii, to raczej taka droga interpretacji tory, interpretacji prawa, to pewna droga tego, jak być powinno, jak Żyd powinien postępować. Mówię o tym dlatego, żeby pamiętać, że rozróżnienie między judaizmem a chrześcijaństwem w tym kościele judeo-chrześcijańskim, w kościele pierwszego wieku, w kościele pierwszych lat czy dziesiątek lat po Chrystusie, nie jest takie zupełnie ostre, nawet jeśli wydaje się w świetle literatury rabinistycznej właśnie takie. To trzeba pamiętać, że to jest literatura nakazowa, a nie opisowa. Jakob Neusner w swojej książce oczywiście ukazuje to, co jest wspólne, pokazując, że Jezus wraz ze swoimi uczniami wpisuje się w życie Żydów z czasów II świątyni, ale pojawiają się różnice. Pierwsza rzecz no, to jest to pójście i ten nacisk na Jezusa jako Mesjasza, na tą pojedynczą osobę. Gdzie dla Żydów mimo że oczywiście tym, który dał prawo był mojżesz, ten nacisk na konkretną jakąś osobę był zdecydowanie zdecydowanie mniejszy. To co, w chrześci... to, co wyróżnia chrześcijan. To ich stosunek do życia tutaj i do tej nagrody w świecie przyszłym, do tego zbawienia, które przyjdzie kiedyś, które jest nagrodą za życie, za przyjęcie wiary w Jezusa Chrystusa. Dla Żyda większy nacisk kładziony jest na uświęcenie raczej w czasie przyszłym niż na to zbawienie w Królestwie Niebieskim ale autor tej książki mówi bardzo konkretnie, że bardziej sprawa jest tutaj właśnie położenia akcentu niż jakiegoś mocnego rozróżnienia czy rozdzielenia między judaizmem a chrześcijaństwem. Ten judaizm podwójnej Tory, ten judaizm rabiniczny zachowuje oczywiście tą wiarę w zmartwychwstanie, ale uważa, że to zmartwychwstanie jest zupełnym darem Boga. Nie trzeba sobie na to zasłużyć, a dobre postępowanie wynika raczej z tej miłości do Tory i z miłości do Boga. To co jest dużym rozróżnieniem to oczywiście to, że judaizm nie ma tej centralnej historii, która jest centralną historią Nowego Testamentu. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ta śmierć jako okup za grzechy, ta śmierć jako oddanie swojego życia, wyzwolenie z grzechów, ta śmierć jako przebłaganie Boga za grzechy wszystkich ludzi i zmartwychwstanie jako zwycięstwo nad śmiercią. W judaizmie, w żadnym z jego odłamów, tym bardziej w judaizmie podwójnej tory, nie znajdziemy takiej historii, nie znajdziemy tego centralnego przepowiadania, które jest sercem przepowiadania chrześcijańskiego. Tak jak dla chrześcijan Jezus jest w tym wcieleniem Bożego Słowa, jest Bogiem i człowiekiem, tak dla Żydów podwójnej tory to właśnie Bóg wciela się przez to Słowo wciela się przez torę. Przez torę przychodzi do człowieka, przez torę przychodzi do swojego narodu. To właśnie studiowanie tory, która jest drzewem życia, wszczepianie się w to drzewo życia przez studiowanie i przez wypełnianie nakazów tory, prowadzi do nieśmiertelności. Z jednej strony można popatrzeć na Jezusa jako tego, który stosuje pewną retorykę, później nazwaną rabiniczną. Czyli te głosy do tory, to można zobaczyć przynajmniej w części kazania na górze. Słyszeliście, że powiedziano: Nie zabijaj, a ja, a ja wam powiadam. Natomiast jest wiele takich fragmentów, w których Jezus, według autora tego tekstu, tej książki, stawia się niejako ponad torą, stawia się niejako wyżej niż prawo, i to dla Żyda jest nie do przyjęcia. Wiemy, dlaczego Jezus to czyni, my jako chrześcijanie, natomiast trzeba uznać, że dla wyznawcy judaizmu wiele fragmentów z Ewangelii i również skazania na górze wydają się być mocno nie do przyjęcia. Autor wspomnianej przeze mnie książki w tym dzisiejszym odcinku, Jakub Neusner, Ukazuje takie trzy miejsca, w których rzeczywiście to nauczanie Jezusa jest bardzo trudne dla współczesnego, ale wydaje się również dla Żyda z czasów Jezusa. I tak odnosi się do sprawy rodziny, do sprawy świętości i do sprawy doskonałości. Sprawa rodziny poruszana jest w wielu miejscach, chociażby wtedy kiedy Jezus mówi kiedy przychodzi do niego matka i bracia, że matką i braćmi są ci, którzy słuchają słowa i zachowują je, czy wypełniają je. Ta przynależność nie jest przynależnością krwi, nie jest przynależnością czysto tych więzów biologicznych i tego przywiązania, które wywodzi się z naturalnej rodziny ale jest również pewnym wyborem, pewnym wyborem, które może być wejściem w inną rodzinę. Jezus też mówi, że kto nie ma w nienawiści ojca, matki, braci i sióstr nad to i siebie samego, nie jest mnie godzien. Dla Żyda to jest nie do przyjęcia, dlatego że ten szacunek wobec rodziców, wobec ojca i matki jest ogromną świętością, więc to słowo wydaje się znowu o tym, co mówiłem, pewną nadbudową, nadtorą, pewnym stawaniem Ponad torę. Również ten moment, kiedy Jezus mówi młodzieńcowi, który przestrzega przykazań: Idź, sprzedaj wszystko, co masz rozdaj ubogim, a potem będziesz, będziesz miał skarb w niebie, jest nie do przyjęcia albo trudny do przyjęcia dla żydła. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że to naraziłoby go na bezdomność, to naraziłoby go na no, utratę jakiejś pozycji społecznej. A przecież również to błogosławieństwo w teraźniejszości jest darem Boga, ale co do więzów rodzinnych, to tym obowiązkiem Żyda jest opiekowanie się ojcem lub matką, szczególnie w starości. Więc taki Żyd, który sprzedałby wszystko, co ma, nie mógłby się, nie mógłby się już opiekować zgodnie z nakazem Tory swoimi starszymi rodzicami. Bardzo pięknie autor tej książki. Opisuje sprawę świętości, a szczególnie szabatu, który jest dla Żydów również źródłem uświęcenia. I mówi tutaj, że kiedy Jezus mówi i dyskutuje o tym, czy można w szabat uczynić dobro i zło, to jakby wchodzi na zupełnie, zupełnie inny poziom dyskursu, dlatego że dla Żyda, również dla Żyda podwójnej tory, dlatego rabina, który o tym pisze, sprawa szabatu to nie jest sprawa czynienia dobra i czynienia zła, ale to jest sprawa. Uświęcenia i przyjęcia tego prawa jako to źródło upodobniania się do Boga, też wejścia w tą przestrzeń Boga. Dla Żyda świętowanie Szabatu jest świętowaniem wolności, i jest również świętowaniem tej prawdy, że Bóg jest stwórcą. I że też Bóg jest tym, który troszczy się o życie. Ostatnia sprawa to kwestia doskonałości. To kwestia tego, o czym pisze również święta Atanazy, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Dla Żyda ważne jest, by naśladować Boga, naśladować w jego doskonałości, ale naśladować w takim wymiarze, w jakim człowiek jest zdolny. Rabini mówią o tym właśnie. Że chociażby przez szabad naśladują Boga, bo Bóg odpoczywa, ale nie starają się być boscy, bo to jest niemożliwe. Niemożliwe jest przekroczenie właśnie tej granicy między Bogiem a człowiekiem. Dla chrześcijan, oczywiście, tym o. Ostatecznym przekroczeniem tej granicy jest prawda o wcieleniu, to Bóg przekracza tę granicę, której człowiek może, której człowiek nie może przekroczyć. Ale skoro dla Żyda to Tora jest w tym wcieleniem Boga i Bóg przychodzi właśnie przez to słowo, przychodzi przez prawo, które staje się wydarzeniem dla Żyda, która staje się tym miejscem spotkania z Bogiem. No to właśnie to jest coś, co z jednej strony nas łączy, a z drugiej strony nas dzieli, bo wierzymy, że Bóg się wciela, wierzymy, że Bóg przychodzi do człowieka tyle że chrześcijanie koncentrują się nie na torze, nie na słowie, ale na tym słowie wcielonym, nie na tym wydarzeniu, którym jest Tora, ale na tym wydarzeniu, którym jest Jezus Chrystus żywy i obecny. Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia jutro już w ostatnim odcinku naszego cyklu z Bogiem.